Wielokrotnie zastanawiałem się, co czuli żołnierze Armii Krajowej. Ponad 5 lat walczyli z okupantem hitlerowskim. Zostali zdradzeni w Teheranie przez aliantów zachodnich. Sprzedani Stalinowi w Powstaniu Warszawskim. Prześladowani przez NKWD, przez UB. W końcu zabrano im ich dorobek bojowy, przypisując im do albo Armii Ludowej, Gwardii Ludowej czy Batalionu Chłopskim. Gadaj! Gadaj!